Witam wszystkich w kolejnym odcinku i dzisiaj znowu San, ale postanowiłem utrudnić sobie mocno sprawę i wybrałem się na taki odcinek, gdzie woda praktycznie nie płynie. To widzicie za moimi plecami, to jest płań na Bachlawie i tutaj przy niskim stanie wody ta woda naprawdę ledwo płynie. Ryby są, bo wiem, bo widziałem, ale złowić je to jest druga sprawa. Przy tym stanie wody i przy tym przepływie to nie jest takie proste. Ale cóż, zobaczymy, czy się uda cokolwiek złowić. Na początku sobie przejdę całą płań od dołu do góry z mikronimfami i zobaczę. Jeżeli będzie sucha mucha działała, to zaraz się przezbroję do sucharka i będę próbował łowić ryby suchą muchą. I mam nadzieję, że uda się jakieś fajne ryby złowić, tak aby wam pokazać, jak łowię tutaj na Bachlawie. Tak jak powiedziałem, trudne zadanie, ale mam nadzieję, że uda się jakiekolwiek ryby złowić, zwłaszcza lipienie, bo głównie po lipienie tutaj przyjechałem. Są tutaj naprawdę fajne, duże kardynały i myślę, że uda się złowić choć jednego takiego dużego kardynała. A wy oglądajcie, co się będzie działo i nie zapomnijcie zostawić suba. Tak jak zawsze proszę was o to. A tymczasem ja idę montować zestaw, a wy czekajcie na rozwój sytuacji. Jest, jest, jest sucharek, jest sucharka. To nie jest jakiś olbrzym, ale fajny. Jest ryba z suchara. I co? Lipionek. Lipek czy pstrąg? Pstrążuś. Siedzi znowu ryba, znowu pstrążuś. Gdzie te lipasy są? Gdzie te lipasy? A, lipek, proszę. Lipionek jednak. No i mamy lipienia. O, taki ładny lipek. No i miałem wyłączoną kamerę. Takie ładne branie do suchara. I jest. Jest ładny lipień. Dobry. Ale to od razu czuć, że to jest większa ryba. Od razu. Ale klocek piękny na sucharka. Fajny lipień. Ładnie wyszedł. Zebrał muszkę. I piękna ryba. I czekałem, długo dzisiaj czekałem na taką rybę, ale jest fajny, ale chodzi, o, dobra ryba, piękny. Ale fajnie chodzi. To nie jest taki kloc pod pół metra, ale już taki 40-taczek, a może nawet więcej. Już jest bliziutko. No i kolego, dasz się podebrać? Ale skacze. Jest ładny. Nie jest jakiś olbrzymi. Delikatny za wargę zaczepiony. Ale jest. No zobaczcie, jaka fajna ryba, piękny lipionek.
Jest, jest. Jest, kolejna ryba. Ale bulknął. Ale bulknął fajnie. No i to nie jest jakiś taki kolos. Chociaż fajna ryba, ładna już. To już jest fajny lipień. Nie olbrzym, ale jest. No, trzeba stać, wypracować te ryby. One nie biorą tak hop-siup. Ale siedzi. Jest w podbieraku. Oj, taki ładny lipionek tym razem się trafił. Ale dał długą. Siedzi, ale wyszedł od razu. Ale to może być wstrąg. To może być wstrąga. Ale wyszedł. Mucha spadła. A ten wariat przywalił. No i tak jak mówiłem, wstrąga. Mały wstrążyć, ale kolorowy, piękny. Piękne kolorki. Siedzi. No i co to mamy? Lipienia? No nawet taki porządny już. Nie mała ryba. Lipień ładny. No, ładny lipionek, fajny. I przywędrował do podbieraka. I puszczamy rybę. Siedzi, a siedzi. O, będzie fajny, ale bije głową. Będzie fajny. No, dobry. Wyszedł ładnie. Zgarnął muszkę. I jest ładna ryba. No, chodź kolego, chodź. Lipień. Niezły. Deszcz pada. Mucha ładnie płynęła. Równiutko. I wyszedł do suchara. Ale chodzi tam nieźle. Nieźle chodzi. Mocna ryba. To nie jest jakaś duża ryba. Ale kurde, Waldo ściągnie ładnie. O, taki 40-taczek pewnie. Coś takiego. Może nie, ale dużo mu nie brakuje. Ale fajny, ładny. Chodź koleżko. O.
No i jest kolejny piękny lipionek. Jest następny, ale wyszedł fajnie. Jest następny. Deszcz chyba tutaj pomaga tym rybom, albo mi. Ładnie. Ale to już nie jest taki, jak tamten. Mniejsza ryba. Ale waleczne. Chodź tutaj, chodź kolego, odczepimy cię i zaraz sobie popłyniesz. No proszę, ładnie muszka zaprezentowana. No też taki niczego sobie lipek. Chodź tu muszka, delikatnie wpięta w górną część. Ale taki szczupły, chudawy taki trochę, za to długi. O proszę, tu było zbiórka znowu. Tam była zbiórka. Zaczynają zbierać ryby z suchara, spod powierzchni. No i co? Koniec na dzisiaj. Deszcz pada nieprzerwalnie. Jak zaczęło siąpić, tak teraz pada i pada, więc postanowiłem zakończyć. Nie będę się tutaj już męczył w tej paskudnej pogodzie. Parę ryb udało się złowić, z czego jestem zadowolony, bo naprawdę trudna woda, a jeszcze na dodatek na suchą muchę. Stoi ta woda, praktycznie nie płynie. Ryby są, bo było widać. Zbiórek za bardzo nie ma, rójki nie ma, więc te ryby nie wychodzą do niczego, ale udało się parę lipieni złowić, więc ja jestem zadowolony, aczkolwiek zawsze mogło być lepiej. Powiem wam, że taki okres jakiś dziwny się teraz zrobił na to sanie, że te ryby nie chcą współpracować w ogóle. Jeszcze od czasu do czasu coś się tam pojawi. Coś tam wyjdzie, ale to nie jest to, co powinno być. Nie ma rójki, tak jak powiedziałem, nie ma życia w tej wodzie, więc te ryby w ogóle nie reagują. Nic, kończę, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnym odcinku nad wodą albo przy imadle. Pozdrawiam.